kolejny podcast. Zacznę trochę tak nietypowo, bo powiem Ci, że parę lat temu to nie przepadałem za Kamilem Szeremetą, ani za pięściarzem, ani za personą. Później pojechałem do Międzyzdrojów i byłem na Twojej pierwszej walce na żywo i spodobało mi się, jakim jesteś gościem. Ale mówię, no, walka jeszcze z Hermanem tam walczyłeś bodajże, tak? Mówię tak, jeszcze to nie jest to, bo latają te sierpy, tak brakuje porządku w tym boksie. Pojechałem do Ciebie do Zakopanego i mówię, nie, no, jesteś zajebistym gościem jednak. Jak pogadaliśmy trochę o tym, jakie masz podejście, marzenia i tak dalej, to naprawdę spodobałeś mi się bardzo pod tym względem, ale pełną przemianę przeszedłem dopiero po gali w Szczecinie, którą miałem okazję niestety zobaczyć tylko w telewizji. Ta walka, no już z nowym trenerem, to było coś. Moim zdaniem to była Twoja najfajniejsza walka. Tak, z Villalobosem. Wchodziły te proste ciosy i teraz mogę powiedzieć chyba uczciwie, że jestem fanem i poza ringiem, i w ringu. Także mam nadzieję, że z tym moim teraz nowym ulubionym zawodnikiem albo jednym z ulubionych pogadamy dzisiaj i porozmawiamy i trochę Cię przedstawimy z innej strony. Piotr Buczak i Krzysztof Kwaśny w podcaście To jest Boks. My name is Mike Malo, make sure you watch To jest Boks. Każdy robi prywatę, to teraz ja zrobię prywatę. Kiedyś jak byłem u Ciebie na wywiadzie, to opowiadałeś mi o słynnych białostockich bimbrach. To chciałem, żebyśmy się umówili, że jak już dojdzie do tej walki Mistrzostwa Europy i zdobędziesz, to przywieziesz i razem spożyjemy. Jaki smak bez ciotki byś miał? A to jakie są smaki? Każdy. Ale to w sensie bananowe, coś no, na podstawie czego to jest poziomka, robione? Poziomka. A ty sam robisz? Miętowy, no gdzie ja robię, no co? Na rzem ja robię, mi się nie przyjdzie na przykład. Powiedz mi, jakie tam przygotowania do tej walki, bo trochę było przekładania. I co? Męczy się to już trochę psychicznie? No już psychicznie, fizycznie, wiesz, ile można razy zaczynać, wiesz, wchodzić w ten cykl taki, nie? Teraz się dowiedziałam, że 27 stycznia, ciekawe, czy to też będzie na sztywno ta data, zobaczymy, no wiesz, czas pokaże, nie? 27 stycznia jest gala Usyk z Bradysem, a wiadomo, że tam rezerwowym jest Krzysztof Głowacki. I wiesz, jak będę zawalczył Głowacki 27 stycznia, to raczej moją walkę trzeba będzie przełożyć znowu, teraz z naszej już, wiesz, inicjatywy, nie? I cały czas jesteś w tym przygotowaniu jakby motorycznym, fizycznym, czy robisz też jakieś rzeczy już typowo pod rywala, jakąś technikę? No to właśnie już zamierzamy pod ten termin, nie? Bo akurat będzie 8 tygodni, to już powoli trzeba będzie wchodzić, nie? No i chyba, że się zmieni, to znowu, wiesz, trzeba będzie zbić trochę, później znowu wchodzić, znowu sprinty, znowu, wiesz, wytrzymały, znowu siłownia, wiesz, już tak psychicznie nawet człowiek już taki jest zmęczony. Miałeś okazję, pewnie teraz dużo czasu miałeś właściwie na to, żeby pooglądać swojego rywala. No oglądałem go, wiesz, taki, wiesz, to będzie wyjazd, na pewno będę musiał go tam zdominować w ringu. On kondycyjnie jest dość dobry, bardziej boksuje z defensywy. Bije dużo ciosów, ale te ciosy są takie, wiesz, takie przepychające i one tam, myślę, że nie czuć tych ciosów, nie? No ale tak jak mówię, to będzie wyjazd, trzeba będzie go tam zdominować od pierwszej rundy, wiesz, pojechać. No to znaczy, że będziesz miał zepsute święta i Sylwestra, bo cały czas będziesz musiał się pilnować. No to życie, no nie pierwsze i nie ostatnie. Pamiętam zawsze, nie wiem, 3-4 razy już walczyłem w Legionowie, a Legionowo jest przed Wielkanocą. No, tak. No to co, no to jest Wielkanocy, tylko jajka mogłem być. I to też bez żółtka, nie? Bo akurat byłem przed walką na diecie białkowej, także wiesz, same białka wpierniczać. Nie? A jak sam mówisz, że jesteś domatorem, to dla domatora to takie średnie rozwiązanie, tak? Lubisz średnie, z rodziną posiedzieć. Średnie. No, rodzina jest najważniejsza, nie? Szeremeta Corleone, nie? Rodzina najważniejsza, wiesz, powiem Ci, no stawiam się nieraz w sytuacji kogoś innego, nie, że mój szwagier na przykład musi na 3 miesiące wyjeżdżać do Norwegii, żeby tam zarabiać, żeby tutaj, wiesz, kupił mieszkanie, teraz trzeba wyremontować je, to jest, wiesz, przewalone, a tutaj no te 200 km jednak nad dzieli. Nie daj Boże, ktoś by się działo, wsiadam w samochód, dzwonię do trenera i jadę do rodziny, nie? No, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji. A jak, no właśnie, a jesteśmy teraz u Szeremety Corleone i u jego gangu, czyli mieszkania, gdzie mieszkają zawodnicy spoza Warszawy z Knockout Promotions.
Jak tu w ogóle wygląda takie codzienne życie? Co tu się dzieje? Trening, co dwa treningi dziennie to jest taka norma, czy czasami macie je po jednym? No to powiem Ci tak, no dziś, na tym etapie, co teraz jesteśmy, to, ósmy tydzień, jeszcze jesteśmy na jednym treningu dziennie, ale to jest jeden trening, no to 4 godziny, dlatego jak się umawialiśmy, to ja wolałem Wam właśnie powiedzieć, żeście troszeczkę później byli, bo wiedziałem, że tak będzie. No dzisiaj mieliśmy, wiesz, rozgrzewkę dobrą, technikę na sucho, później mieliśmy technikę na workach, a później jeszcze poszliśmy biegać interwały, nie? 4 minuty sprintu, to dość takiego naprawdę mocnego na 180 tętno, no i na 5 minut rozluźnienia, nie? I tak 8 kółek, nie? To ja Wam powiem, że ciężko. Jak wchodzimy już, ja Ci powiem szczerze, wolę chyba 2 razy dziennie trenować po tym krótszym, dwugodzinnym treningu, nie? A jak przychodzisz tutaj, to co? Idziesz do sklepu, robisz zakupy, robisz jakąś szamkę, zjesz, ewentualnie porozmawiasz na wideo z żoną, zobaczyć córeczkę i zaraz trzeba na drugi trening iść. Po treningu wieczornym to samo jest, no. Co? Zrobić jakąś szamę, pozmywać, pranie wstawić, no i takie, wiesz, takie życie. Od poniedziałku do piątku, no bo w weekend, wiesz, wyjeżdżam, w poniedziałek wyjeżdżam, w piątek wyjeżdżam do rodziny już, nie? 4 godziny trening, to powiem Ci, że jak mam okazję czasem Was obserwować na treningach, czy tak jak w Zakopanem byłem na Waszym obozie. Ale czy... tam byłeś jak dwa, mieliśmy dziennie, także wiesz, one były tam 2-2,5 godziny. Nie? Ale nawet jak obserwowałem ostatnio Tomka Adamka, to myślę sobie, że taki normalny człowiek, który sobie chodzi na siłownię, to pojęcie ciężkiego treningu to jest zupełnie inne. No, jak Ty patrzysz tak, na takich ludzi, to się śmiejesz. Tak, może się nie śmieję, no, bo wiesz, wiadomo, oni siłownię robią dla siebie. No, tak. Ja robię siłownię po to, żeby zarabiać pieniądze. To jest troszeczkę też co innego. Kulturysta zawodowy też jest dłużej, nie? Ja znam wariatów, co jak u nas w Białymstoku otworzyli siłownię. Powiem, Kalipso, no to taka, wiesz, to był taki szał wiesz czego, szał kuja, to się taki. No to wiesz, wszyscy kupowali karnety, a wiesz co, mam znajomą, która pracowała na recepcji i tak patrzy na tego klienta, ty, co on wchodzi, on za 15 minut wychodzi, co on i na kamerkach, co on kurwa tam robi takiego, że 15 minut, co on, winian, wiesz, dojebie i wychodzi, nie? A się okazało, że on tak, przebiera się, robi sobie zdjęcie, selfie, wrzuca na Facebooka i wracasz na siłownię. To jest dla mnie, wiesz, takie trochę chore, nie? Taka trochę amerykanizacja tego całego świata, nie? No ale to robi. A popatrz, ale to nie dość, że taki pozer to jeszcze głupek, bo przecież za jednym razem mógłby zrobić 50 zdjęć, nie musiałby codziennie przychodzić na 15 minut. W innym ubraniu. Inny opis, że dzisiaj trinio, tutaj binio, później wiesz, nogi trochę, wiesz. No a jak to rosło bez treningów? No nie wiem, no. W Photoshopie rosło. Reszty się zrobi, wiesz, tam w Photoshopie, no nie? Nie, no ale to powiem Ci, że tutaj jest takie miejsce kultowe. No, wiele historii słyszałem o tym miejscu. Kto teraz obecnie tutaj przybywa? No to co, wiesz, to już wykruszamy się, nie? W sensie wykruszamy się, no już. Ludzie kupują sobie domy, bo zarabiają, bo są mistrzami świata. Albo pretendentami, przynajmniej tak jak Szpilka, wiesz, no już kupi sobie dom. Tak? A Szpilka też tutaj przybywał czasem? No to tak. No, oni tu mieszkali, tak, wiesz, Szpilka. Kołodzieje, Proksy, Jonaki, Wawrzyki, wszyscy, wiesz, tutaj przybywali. Teraz co, jestem ja, jest Runowski, był Marek Matyja, chociaż też tam nie wiadomo, jak to dalej będzie, jest Kamil Łaszczyk, chociaż też nie wiadomo, jak to dalej będzie, jest Przemek Zyśk. I to tyle. No, ale to zawodnicy nie tak rozpoznawalni, ale też same koty na dobrą sprawę, no nie, bo czy Przemek Runowski to niepokonany zasuwa z naprawdę, myślę, że ma chyba najcięższy rywali. Nie ma w sumie chyba przegranych. Runowski? Nie. No, czy w ogóle tu, tutaj? Tu co mieszkamy to chyba Marek Matyja. Marek Matyja ma. Marek Matyja ma jedną z Sękiem. Dobrze mówię? Nie, z Sękiem? Z Dąbrowskim miał. Pierwszą walkę wygrał? Tak, pierwszą walkę wygrał. No ale to nie wiadomo, jak w nim będzie. Nie? Także no mówię, same koty, którzy i tacy goście, którzy nie mogą dopukać do tych większych walk na razie, no ale to się za parę lat może zmienić. No, ale tak jak wchodzimy, wiesz, staramy się, a poza tym, wiesz, to też nie do końca tak od zawodników zależy. Dobra, to prawda. Wiesz, sam jak jest. A ty ile byś toczył walk, jakbyś to od ciebie miało zależeć? Zależy jakich walk, wiesz, 10-rundowych, 12-rundowych, 8-rundowych, 6-rundowych, 4, nie? To zależy o czym mówimy. No wiadomo, że na tym etapie kariery, jak ja mam już 16 walk, ja nie chcę walk 4, 6 czy 8-rundowych. Wolę 3-4, pewne, żeby wiesz, żeby z wyprzedzeniem, a nie, że wiesz, że za 2 tygodnie walczy gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, nie? Miałeś chyba ostatnio w Legionowie tą ze Skrzypcińskim, to chyba była taka... No to tak, no bo zaraz miała być, to wiesz, to no od razu miało być, bo we wrześniu miało być. Nie? Taki sparring pokazowy no miał być. No, no i wyszło, wiesz, no jak wyszło? We wrześniu wyszło, że kurna, styczeń. To już po tej walce w Szczecinie właściwie pamiętam, że mówiłeś o tym, że już nie możesz się doczekać, że ta walka. Ja jestem gotowy, oglądałem jego walki, ja wiem, że ja pojadę tam i wygram. Ja wygram ten pas przywozy tutaj. Tylko już w kurwie mnie zaprzeczyłem, że czekanie. No tak.
Tak jest boksa. Tak jest boksa. No, co to Kinder niespodziankę? No to nie myślisz, masz akurat na tyle taką dobrą sytuację, że nie musisz nic dorabiać na boku. Chodzi ci finansowo, tak? Tak, tak. Czy przydałoby się, żebyś coś, nie wiem, jakieś treningi poprowadził, czy na razie nie ma? Nie, no dzięki współpracy z moimi sponsorami białostockimi. Wiesz, mam stały pieniądz. Dobrze jest, wiesz. Na pieniądze ja nie narzekam, tak ci powiem, nie? Mogę zostawić tam rodzinę, wiem, że wiesz, że oni sobie poradzą dzięki moim sponsorom. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że lata lecą, wiesz. Mój, wiesz, wiek mój zaraz, wiesz, 28 lat mam, tak? Zaraz już ta drabinka dochodzisz do 32-3 i co już miałeś osiągnąć, to osiągniesz, bo już później nie osiągniesz tego, ciężko będzie. Chodzi bardziej o te spełnienie marzeń, o te, wiesz, te swoje cele, nie? Obietnice tacie. Nie chodzi o kasę, chodzi o to, że stać mi na dużo, ja chcę to pokazać, chcę gdzieś tam przejść w historii polskiego boksu, nie? Że o, był kiedyś taki szary meta, taki, kiedyś go nie lubiłem, później go polubiłem, mam nadzieję, że później jeszcze bardziej będziesz mnie lubił, wiesz. Później to będę się chwalił, że o, ty to będziesz lubił, bo my to razem na bimbo. No jest lubię na bimbo, ja lubię od razu, także nie ma problemu. No, kiedyś o tym mówiliśmy z Zakopanem, że ty obiecałeś tak tacie, że zdobędziesz mistrzostwo świata, tak? Tacie, mamie, żonie, wiesz, robię to też dla nich, nie? Nie tylko dla siebie chcę, wiesz, zostać mistrzem świata, mistrzem Europy, zapisać się w historii, wiesz, że byłem naprawdę dobrym zawodnikiem, ale też dla innych. Ty jesteś fanem boksu, no nie? Bo są tacy zawodnicy, jak na przykład Diablo mówi otwarcie, że on to walk to tak niespecjalnie ogląda. Znaczy, powiem tak, ja walk może też tak nie oglądam codziennie walk. Oglądam walki praktycznie no, w swojej kategorii wagowej albo zawodników, którzy mogą przejść, wiesz, tylko 69, ewentualnie w super średniej, nie? Też. Oglądam też ciekawe walki, na przykład, no nie wiem, wadze, wiesz, ciężkiej, teraz Kowaliowa z Szabrańskim, nie? Nie tak oglądam, no tak, ale nie to, że studiuję, wiesz, jak psycholog jakąś, wiesz, każdą to. Nie, ale wiem, że, bo mam cię na Facebooku, śledzisz, obserwujesz jakieś fanpage'e, patrzysz tak, sobie te tak, fajne tak, akcje, tak, podoglądasz tak, takie tak, rzeczy. Tak, na przykład Alvareza. Nawet wczoraj przy kawie oglądałem, wiesz, te highlights'y, nie? Tak. Bo ci powiem szczerze, no, że Alvarez rewanżowy. Fajną tą obronę mają, wiecie, na ten prawy Golovkina fajnie tutaj schodzi. A jak ty punktowałeś tamtą walkę? Remis. Tak, no, ale ci powiem, wiesz, Golovkin, Canelo ma 90 rok, Golovkin już ma 34 lata. No te ostatnie walki takie jakby no, już nie zachwycą. No, on za dużo już, coraz więcej przyjmuje. Poza tym Golovkin. Jak Golovkin walczył to co umie, to co lubi, no to wygrywał to walkę. A później nagle meksykański styl mu się włączył. Nie wiem, co on chciał pokazać, że umie przyjąć, że umie wchodzić w te wymiany. Za mało tych prostych. Tak samo na przykład Kowaliow jak walczy z Wardem, nie? Po co to mu było w ogóle te szarpaniny wchodzić? To znaczy, wiesz, to Ward chciał tych szarpanin, nie? No i w tym akurat Kowaliow jest słaby, no bo widać było, że zdech. Te ciosy, no moim zdaniem troszeczkę poniżej pasa, no ale tak trochę zabrakło też u niego jaj dalej do walki, nie? Tak jakby no teraz Kowaliow bezdyskusyjnie. No ale z Szabrańskim, nie z Wardem. Mam nadzieję, no, że dojdzie do trylogii, bo jest to za Kowaliowy. Nie lubię ogólnie w stylu Warda. Jest inteligentny, umie wykorzystać słabości przeciwnika, no ale nigdy jego fanem nie byłem. Ale powiedz mi, skąd ty się bierze? Nie, do trylogii nie może dojść, bo Ward skończył karierę. No ale to wiesz, Mayweather też skończył karierę. Ale dzisiaj czytaliśmy, że ma znowu być walka z McGregorem, ale no na niego jest podobno podpisany wyrok, bo pobił dealera jakiegoś mocnego, czytałem tak, dzisiaj. Słuchaj, mówię ci. Widziałem monitoring. Ja tam, wiesz, w Sycylii ja powiem, żeby zostawili. Powiedz mi, ale to jest dziwne, ale to wielu pięściarzy właściwie wchodzi w coś takiego. Kibice się często irytują, że niby zawodnik wie, co ma bić, wie, że ma na przykład trzymać na dystans, że to jest jego walka, albo że ma wyjść pół dystans, a później drugi zawodnik mu narzuca styl walki. Tobie chyba też się parę razy zdarzyło pójść za bardzo w ten rytm, gdzieś tam wojny. Przeciwnika wpaść w ten rytm. Normalnie trzymać go. Mogłeś wygrać. Na pewno miałeś walki, które mogłeś zdecydowanie bardziej wizualnie pokazać swoją przewagę, bo byłeś lepszy. Na przykład z Mendy. Nie wiem, z czego to się bierze, wiesz? Wpadasz taki szał jakiś? Francuzem było... Francuzem, czy jak na Francuzie się nazywa? Też nie miałeś łatwych przeciwników, tam, to trzeba taki, powiedzieć. No, nie dobry zawodnik. Ale też nie było tak, że jak się negatywnie nastawiałeś tam przed tym Mendym i tak dalej, tam, że jak się negatywnie nastawiałeś, to a jak byłeś spokojniejszy, to boksowałeś o wiele lepiej? Jakiej zależności widzisz w tym? Co dzień wcześniej na konferencji, czy dwa tygodnie, czy tydzień wcześniej gadasz, to tak naprawdę, wiesz, ja później tego nie przynoszę do ringu, nie? Jakoś tam, wiesz... Jackiewiczem ci nie zaszkodziło? Nie, wiesz, ja z Jackiewiczem wyszedłem, to co miałem zrobić, to zrobiłem. Nie, może troszeczkę żałuję, że za mało zaryzykowałem, nie? Mhm. Bo tam można było, później jak oglądałem, analizowałem tą walkę, można było troszeczkę, wiesz,
bardziej wchodzić w ciosy, nie? I szukać gdzieś tam tego, nie? Właśnie, a ja zapytam Ciebie, bo ostatnio jest głośna sprawa, że Tomasz Babiloński skrytykował Fiodora Łapina i powiedział, że tam on zamienił Diablo w kotka, który już nie jest agresywny. I mam pytanie, czy rzeczywiście jest coś takiego w trenerze Łapinie, że on bardziej uczula na tą defensywę, żeby nie ryzykować? Wmawia Wam coś takiego, czy w ogóle to nie ma nic takiego? W moim przypadku to ogólnie właśnie ze mnie. Z tego kotka takiego, który chce wygrywać wszystkie walki, wiesz, mądrze jak najmniej przyjmować, no bo na 16 walk tak naprawdę, co ja tam, wiesz, na te 16 walk co ja przyjąłem? Ja żadnej walki nie wyszedłem jakoś tam, wiesz, tragicznie, nie? Ani to nie przyjąłem, ani nie byłem liczony, wiesz. No i on właśnie bardziej chce ze mnie zrobić właśnie takiego agresora, żebym był bardziej agresywny w ringu, żebym bardziej wchodził w cios. Mówi, mam uderzenie, a nie wykorzystuję tego, nie? Za bardzo tak się skupiam na takim kalkulowaniu, na rozkładaniu sił, nie? A po co to rozkładać sił, jak może już drugiej rundy nie być, tak? Jak skoro przyspieszę, mocno uderzę, może już trzecie nie być, nie? A ja już tak troszeczkę tak, trener naprawdę, wiesz, tak w Łapinie to mi się podoba trenerze, że on umie czytać zawodnika, nie? Nieraz on dla mnie powiedział właśnie, że ty słuchaj, a była kiedyś taka sytuacja, że ty się kiedyś tak mocno zmęczyłeś, że musiałeś, no, że miałeś taki kryzys, że ciężko było ci oczywiście w walce wyjść z niego, nie? Ja mówię, ty, no trenerze, no było kiedyś coś takiego, nie? On mówi, że to możliwe, że gdzieś jak jest na instynkcie walczysz, boisz się zaryzykować, że zaraz może ci kondycji zabraknąć, nie? No i rzeczywiście, wiesz, kiedyś, już nie pamiętam, kiedyś coś takiego było, ale wiesz, sam fakt, że trener to, wiesz, wyczaił, nie? No i co? I pracujemy nad tym, żeby więcej agresji było w szermie. A ty psycholog sportowy? Ja jestem bardzo zadowolony. No z kim w Polsce miałbym trenować? No z kim w Polsce miałbym trenować? No nie ma trenerów, a poza tym to co widzę nawet sam po sobie, że to co trener Łapin uczy, to w rezultacie przynosi naprawdę, wiesz, przynosi efekty, nie? I zobaczycie to jeszcze w walce mistrzostw Europy, nie? Teraz jest właśnie dużo czasu mieliśmy, żeby jak najwięcej tej nauki pochłonąć. Masz psychologa sportowego, czy trener Łapin jest właśnie takim jedynym? On jest moim trenerem i psychologiem, on mnie umie zmotywować, nie? Bo zaskakujące postępy poczynił twój były rywal Talarek, który właśnie poszedł w tą stronę, psycholog sportowy, sam zaczął też trochę o tym czytać i tak dalej. Jesteś pod wrażeniem tego, jaką sobie teraz radzi? Nie, no fajnie, że Robert sobie radzi, no co ja mogę powiedzieć. On zawsze miał taki agresywny styl, teraz jest jeszcze bardziej agresywny, idzie do przodu, nie boi się tam wchodzić w wymiany, no wygrywa walki, fajnie, no to co ja mu gratulacje. Ale mówiło się o waszej walce chyba w zeszłym roku w Legionowie. To był tylko fakt medialny. Na razie ja mam walkę mistrzostw Europy, ja tam nie myślę, wiesz, o jakichś walkach polsko-polskich. Co to jest polsko-polska walka? Po co? Podaję ci przykład, po co to jest? Bo to jest dla promotorów tania możliwość. No, nie trzeba płacić za bilety lotnicze, nie trzeba płacić, bo dla Polaka za wiadomo, dla mniej się zapłaci. Nie trzeba płacić za 4, za 5 dni za hotel, tylko trzeba za ten dzień, dwa zapłacić. To jest tylko, wiesz, takie tego. Po co? Jest tylu zawodników w Europie, czy na świecie, żeby ich ściągać do Polski, wiadomo, tylko to się wiąże też z kosztami, nie? I zrobić zajebistą walkę, która, wiesz, wywinduje gdzieś tam zwycięzcę, nie? A tak między sobą się obijać? Znaczy, wiesz, dla nas, dla kibiców, to jest zawsze ekscytujące, no nie? A czemu? A na przykład, a nie byłoby ci ekscytujące, na przykład jakby tutaj sprowadzili dla mnie Sandersa nawet. Ja wygrywam z Sandersem. Nie, no jasne. To źle to by było? Ale wiesz, po prostu zbyt często ci zawodnicy są anonimowi. Gdyby jeszcze była taka możliwość, że mielibyśmy jakieś promo, że poznalibyśmy, no to kim jest ten zawodnik. Mówisz na przykład o Laszlo? Laszlo Fekete czy Fekate? Laszlo Fekete. Zrobił na tobie wrażenie. Zrobił bardzo duże wrażenie. No chłopak jest pizdzie, on uników narobił. Nie. Jest szansa, że przyjedzie do was na sparingi. Chciałbym kiedyś z nim zawalczyć. Taka walka? Jesteś chętny? Tak, tylko ja do niego. Kamil Siremeta? Tak, waga cięższa. Waga cięższa? O Boże, to by było rewelacyjne. Powiem ci, że jak go zobaczyłem, obłem. Ale patrz, jaka medialność by była. Ja na drugi dzień zobaczyłem, czy tam dwa dni później w Rewejko, nie, jak on walczył, no. To miało 200 tysięcy otworzeń na YouTube, nie? Laszlo. Tak, ale powiem ci, byłem na tej walce, to my już mieliśmy tam gdzieś tam w kuluarach, gdzieś tam przy szatni, jak wyszedł ten Laszlo, no nie? Bo wyszedł w takich spodenkach, że one musiały być z lat 40. albo 50. naprawdę takie stare. Tak wyglądu to jeszcze wiesz, nie? Ale wiesz, nagle się zaczął tak uśmiechać głupio i mówię, kurde, coś z tym gościem jest nie tak. Zaczął nas śmieszyć się zanim wyszedł. Jak zaczął robić to. To teraz jest rozkmina, z kim on wygrał? On miał 4 walki, 4 wygrane przed czasem. Słuchaj, kim on wygrał? Powiem? Zaraz ci powiem, jest gość i zaraz to sprawdzę, ale... A najlepszy to był w ogóle Miszkin. Jak komentował Miszkin i Kostyra? Tak, Kostyra, tak. Panie Andrzeju, Laszlo nie umie boksować. To było rewelacyjne te gry.
pan Kostyra się tak rozbudził, tak zaczął komentować się tam o jego rekordzie, zaczął mówić jakieś rzeczy. A ty byłeś na żywo, tak? Byłem, ale słyszałem później też, jak to wyglądało w telewizji. Zaczął mówić, a Maciek chciał się tylko strzelić, w końcu się udało mu się strzelić, mówi: Panie Andrzeju, Boże, już ci pokazuję. I wiecie, ile zapłacili dla tego lasza? No nie wiem. Mówi, no nie wiem właśnie. Nie, znaczy, padały 800 euro? Padały jakieś duże kwoty. Pierwsza była wersja, że 3,5 tysiące, tak? Euro. Euro. Więc nie mogę teraz znaleźć, bo coś mi teraz Boxer, trzeba być zalogowanym. To za 3,5 tysiąca euro ja też mogę z nim zawalczyć. Ale z kim? Z Laszlo. Ja też zawalczę za tyle z Laszlo. Słuchaj, bo jeden z jego wyrywali, mogę się mylić, ale miał chyba 41 przegranych, 47 walk. Aha. I 41 przegranych, 0 wygranych? Coś takiego, albo 28, ale w każdym razie wszystkie walki, które miał, to miał przegrane, wyobrażasz sobie, można by zrobić o nim film. Dom emerytów albo coś. Można by zrobić o nim film, o gościu, który chce wreszcie wygrać. Rekord, tak, jak rekord jest na przykład, wiecie, ten magiczny Rockiego Marciano, ciekawe czy jest duży. Znaczy teraz już nie jest Marciano, tylko Mayweather. Ale nie, Marciano chodzi o wagę ciężką. No tak, no tak, tak. No wadze ciężkiej to... No Laszlo Kefekete miał 4-0, wyobraź to sobie. No. I ja 4 myślę, żeby go tak, żeby dalej walczył na Węgrzech, może do 49 wyrównał. Ale myślisz, że faktycznie nawet jakby... Jak jesteś dobrym pięściarzem, to jesteś w stanie wygrać z dwumetrowcem, który nie potrafi walczyć? Bez problemu, tak? Tak czujesz? Bo spojrzałeś na tym drugim. Pytanie zadać. Jeśli Kamil stoczył... On by mógł 200 kilo ważyć i mieć 4 metry wzrostu. No. Z taką techniką. I co, jakbyś to zrobił? Normalnie, no wszedłbym i go bym rozpier... Sierpy by poleciały, czy... Wszystko by poleciało. Jeszcze 3 piwa wcześniej będę... To Kamil pewnie takich gości to na weselach załatwia. Na weselach to jest, wiesz, kultura, no co ty. Ale wesele, kiedy mówiłeś rodzina... mi, że właśnie ty nie jesteś nigdy agresorem, ale kiedyś cię zapytałem, czy jak ktoś się dowiaduje, że ty jesteś zawodnikiem... No to wiesz, to powiedzieli, że na weselach... Ale ja nie atakuję tego, nie? Ja ich nie atakuję, po prostu denerwuje mnie to, no jak wiesz, pijany jakiś frędzel wie, że ja zawodowo i on chce się sprawdzać. Po co? Po co to komu potrzebne, żeby wiesz, później na drugi dzień wstydem wstał? Ale popatrz, to jest ciekawa rzecz, którą poruszyłeś, bo wiele osób patrzących z boku gdzieś na boks, nie interesujących się myśli, boksem. Myśli, że to takie łatwe. Ale też myśli, że tu jest agresja jakaś w tych pięściarzach, no nie? Aha. A to jest ciekawe, że zawodnicy, jak się z nimi rozmawia, to w większości nie mają ze sobą takiej agresji. A wiem dlaczego? Oni już udowodnili bo sobie. Bo słuchaj, bo my na treningach wyżywamy się, wiesz, tę adrenalina, testosteron, wszystko, wiesz, przekładamy na trening. A burek zwykły, że to pochodzi na siłownię, tak jak właśnie ten, co mówiłem tam wcześniej, że 15 minut, albo że bicka to pierniczy, tylko wiesz, żeby lepiej wyglądać. No i właśnie, on się napije i on myśli, że on jest, wiesz... Przed lustrem trochę parę razy. Tak, że on jest wielki, wiesz, że on fighter ostry. No i on idzie na dyskotekę i naprawdę no, dostaje w łeb. No. Albo tam kogoś rzeczywiście, no, jakąś tam barmankę znokautuje, nie? Nie stąd. No, dlatego właśnie, że wiesz, że sportowcy, wiesz, zawodnicy sportu walki wyżywają się na treningu, wiesz, bo to dla nas jest potrzebne, żeby pieniądze były, żeby chleb był, tak? Ale też naszą wartość, tak? No tak, no, a takie wiesz, co mi da, burka pierdyknę, upadnie głową, wiesz, głową obchodnik, ja będę siedział za łba, który się zesrał do mnie 15 lat. Nie? Po co to mi potrzebne? I cała, wiesz, ani to rodziny nie będę widział, tym bardziej już będzie trzeba przyłożyć o 15 walk walka mistrzostwa Europy. To ile będzie miał ten, jak on? Ten mój przeciwnik, jak on? Blandemura, no to ile on będzie miał? 60. No, wiesz, wyjdziesz po 15 latach za dobre sprawowanie i zobaczysz, wiesz, sfeketę, żeby się ten odrdzenił. Może nie jak Gargula, bardziej jak Hopkins. Ale powiem ci, akurat z Gargulą to smutna historia, bo ja pamiętam, jak do niego byłem. On miał teraz szansę być młodzieżowym mistrzem świata w wieku 40 lat. WBF, tak? Tak, ale... Weźli świruj, że to było młodzieżowe. Tak. Młodzieżowe? Bocianskim? Tak. To jak to jest możliwe? Bo zmienił się rywal i Garguli i Bocianskiego i nie wiem jak to zrobili, że jak to, znaczy wiadomo, w boksie wszystko może zrobić. Nie wiem ile dokładnie lat ma Gargula, ale chyba ponad 40 i zawalczy. 104 chyba. 104 ja... to ja mam kilogramy. Ale powiem ci, że to była smutna historia. Pamiętam jak wyjechałem, znaczy jak on wyjechał z więzienia, a ja do niego przyjechałem. Tuż po jego zwycięstwie pierwszym, bo on zwyciężył od razu jak wyjechał. No, z kimś wygrał. Wyjechał z wakacji i później wygrał walkę z... Gdzie to byliśmy? Byliśmy na tej walce na żywo. Ze Skrzypczyńskim w Międzyczole. Nie, nie. Najpierw byliśmy na żywo. W Krynicy. No. W Krynicy wygrał walkę, później ze Skrzypczyńskim wygrał. I potem była anemia i porażka. Tak, ale jak z nim zrobiłem, pamiętam wtedy to fajne, no, on miał takie fajne marzenia, on sobie myślał, że mówi, chciałbym się jeszcze spróbować z najlepszym. Jeszcze wtedy to brzmiało w miarę realistycznie, bo wygrał te dwie walki.
trenował, no i nagle się coś posypało ze zdrowiem, no to jednak nie jest najzdrowszy sposób spędzania wolnego czasu. Ty, ale jak to? Co, anemia? Nagle anemia? Czy on już tam miał anemię? Prawdopodobnie tak, wiesz co, No to co, witaminy. suplementacja żelaza, ferytyny. No i co, to anemia przecież jest wyleczalna, tak? To nie jest choroba jakaś, no Ja to nie już wiem, czy umiera. to tylko po tym, bo się później wygrał Nie z wygrał. Sogrom. Z jedną walkę wygrał. Wygrał Z Sogrom w Żyrardowie. On A? później już przegrał, nie Żartowe, wiem, byliśmy na tej walce. dużo walk później już przegrał. No. To było jedno z pożegnań Alberta Sosnowskiego. Też walczył z takim Węgrem Czomorem, Andreasem No, i Czomorem. wygrał wtedy co znaczy. Wygrał w drugiej No, lub bardzo trzeciej. fajny chłopak. Sympatyczny klient. Będzie jeszcze walczył? No nie wiem, no to trzeba zadzwonić do niego, spytać się. Albert, będziesz walczył? Pewnie dostałby, wiesz, jakieś tam parę złotych lepszych. No, myślę, że tak. No, A ty to... masz taką magiczną liczbę, jak na przykład kiedyś nasz znajomy Juras Jurkowski sobie wyznaczył, że 10 przegranych to kończy karierę, no A ostatecznie wrócił. Czy... Tak, no i przerwał na 6 lat, ale wrócił. A ty masz coś takiego... 10 przegranych, 6 lat przerwy i znowu wrócił? Tak, ale no miał też, wiesz, ma jest trochę inaczej wyglądają te rekordy. No Łatwiej ale stracić. Wiem, ale nie chodzi mi na to 10 tych, chodzi mi o to przerwę. Po 6 latach wrócił? Na Stadionie Narodowym, tak. O kurde, wygrał. A człowiek. A i to jego zawodnik zrobił 10 kilo w jeden dzień. Tak. Sokoczył. Ale wiesz, jaki był wielki? I ponoć, ale czekaj, i ponoć on nie przegrał tej walki. Znaczy, była wyrównana. Ja bym powiedział, że i Remis był... Znaczy, tak, była walka w Polsce. Juras to wygrał, ja nie ma co nic gdzieś na jakimś portalu właśnie o wadze. Tak, zrobił bardzo dużo. To nie wy to pisaliście? Nie, ale powiem ci... nie, mamy tylko... Po... Chwilę w jeden dzień, jak on to zrobił? Ja robię wideoblogi Jurasa i powiem ci, że byłem z nim na ważeniu. I było poranne ważenie, a później było ważenie dla kibiców. I A to ale już nie było aktualne, tak? Te ważenie. Nie, to już było, to już mogli mieć wagę, Aha, jaką no, chcą, no nie? No. Więc on już odbił. I Aha. jak stał I, Juras... I, ile przytył gdzieś? No nie wiem, ale ładnych parę kilo, bo Juras tak na niego popatrzył, widziałem, tak go zmierzył wzrokiem. Bary, wiesz, takie, bo tu wiesz, no, jak wagi no ciężkie. Tak, no wiesz, tak. On się odwodnił, wiesz, te 10 kilo to też dużo z wody było w tłuszczu. No tak, tak. No z tak. wody, odwodnił I się, powiem ci, się nabił. Wyglądał niewiarygodnie, naprawdę. Także, no to jest... Ty też zbijasz dużo. Ja też zbijam, ale nie w jeden dzień. No ale też nie ważysz 100 kilo, nie? Nie. A to ile on waży? No on jest z wagi cruiser tak jakby, tak? Aha, 90 do 80, tak? Do 84, tak? To nie, było? Do 90. 90 co? 90. 84. Jak się no, pomyliliśmy, tak, to no, nie, myślę, że... Myślę, no że ale to sam fakt, 10 kilo. Nie, Juras nie zrobiłby 84. Gdzie 10 Juras kilo to jest takie dużo. Nie, dużo w jeden dzień, człowiek. No. A ty ile na więcej zrobisz? W jeden dzień? No. Tego nie pamiętam. Wiem, że 6 kilo w 3 dni, nie? Ale zdarzało ci się tak już... Amatorstwo. Zdarza ci się już tak pod koniec. Czekaj, w jeden dzień pamiętam, kiedyś było coś takiego Grand Prix. Ja dostałem chyba wolny los i jeden z organizatorów do mnie powiedział, że nie będzie jutro wagi, nie? Ja się nawpierniczałem, 3,5 kilo. Nadwagi miałem, wiesz, poszedłem się jeszcze ważyć, wiesz, fajnie, uśmiechnięty. Bo i tak będę walczył, wiesz, pojutrze, nie? I do mnie trener przychodzi i coś gadam. Ja mówię, co trener, nie ma wagi jednak, nie? Takiego uśmiechu. Jak to ci to powiedział? Ja mówię, już tam nie pamiętam, nie chcę wspomnieć kto. Normalnie jutro waga jest. No i trzeba było zrobić. No i zrobiłem te 3,5 kilo w noc. W noc. Dwa treningi, sałemka. I czy co ja tam? A, z rana wstałem, jeszcze też miałem, to też trzeba było jeszcze trening zrobić. Ortalion, oczywiście, wiesz, tylko ten, tylko wiesz, nos wystawał oczy i usta. No i w ortalionie i zrobiłem, ale to 3,5, a nie 10. Tylko, że już ja wtedy troszeczkę byłem wysuszony, no i nie ważyłem, tak jak mówisz, no tam 90 kilo. A w takim okresie, jak mówiliśmy o tym, że przeciąga się ten okres przygotowań, to stara się trzymać w jakimś granicach? Staram się wejść do 78-80 kilo, żeby wiesz, mieć ten zapas. Tak, jak jest taki okres, jak jest teraz, po prostu trzeba dla mnie takie wagi, w które ja się dobrze czuję, nie? Jak jestem za ciężki, bo nieraz też ważę i 80, na roztrenowanie 84-85, się ciężko czuję, źle się czuję, wiesz, nawet jak bieg robię, wiesz, to nie jest za dobry las stałów. Jak zejdę też za nisko, za szybko, też to nie ma sensu, nie? Widzieliśmy cię kiedyś w takim stanie, w Żardowie bodajże, na walce Piotrka Gudla. Nie, w takim to po stanie. Walce zawsze. A to po walce, wiesz dlaczego? Bo tak jak mówię, wiesz, na ostatni tydzień przed walką ja zawsze wchodzę na białkówkę, bo akurat ona tak na mnie najlepiej działa, nie? I wiadomo, ja cały ten glikogen, wiesz, no, tak. z mięśni, wszystko, wodę, wiesz, zero soli, zero węglowodanów, no tam węglowodanów chyba 20 dziennie, ja ogólnie gram. No to wiesz, cały czas białko, wiesz, to wszystko ze mnie tego, dużo pokrzywy piję, wiesz, ona, kulturyści tego używają, żeby odwodnić, żeby, wiesz, lepiej mięśnie było widać, ale ja to robię, żeby, wiesz, żeby wagę zrobić, nie? Mhm. No i później w ten jeden dzień, albo na przykład tydzień, no to ja przytyję, wiesz, te 5, 6 kilo, 7, 8 może nawet. No i dlatego, wiesz, ten glikogen, później, wiesz, ten, ja taki duży, nie?
Powiedz nam już tak gdzieś tam zbliżając się do końca, jaki masz teraz tego rywala? Wiadomo, ty się skupiasz tylko na nim, pewnie powiesz, ale jak widzisz plan właśnie na tą najbliższą przyszłość? Ty po tym mistrzostwie, no, które zdobędziesz? Chciałbym zaraz, wiesz, jakieś obrony na wyjeździe. Czy chciałbyś bronić tego pasa? Jakby no, oczywiście, czemu. Mhm. Bo nie, bo często dobra jest tak, że... oferta na wyjeździe, nie? Często dobra, z tym mistrzostwem Europy jest tak, że jednak ludzie zdobywają je... I tak? No, często tak jest. Wiesz, to wiesz, to tak pytanie ty dla mnie zadajesz. Zobaczymy, co moi promotorzy. Ale myślisz o dwóch najbliższych latach, jakby to już jakieś największe wyzwania, no nie? No tak, no bo moim zdaniem, tak wiesz, co ja najwięcej osiągnę, to będzie 32-33 lata. I co do tamtego czasu osiągnę, to już będzie moje. Później już będzie ciężko to zdobyć. Nie? A ogólnie tak jak mówiłeś, limit, to jak ty mówiłeś o Jurasie, że limit, to dla mnie limit to jest 35 lat i chcę zostawić, wiesz, już ten, zejść sobie ze sceny, daj Boże, niepokonany, wiesz, zrobię wszystko, żeby być niepokonany. Odejść fajnie, wiesz, jakąś walką taką na pożegnanie i tyle. 35 lat. 35 lat. Tak. Wiesz, nie chcę być, wiesz, tak jak niektórzy robią, że wiesz, ledwo trup wejdzie do ringu 50-latek i on jeszcze chce boksować. Po co to potrzebne? Ale co będziesz robił no później, bo ty już mówiłeś kilka planów. Mam kilka planów na przyszłość. Zakładzie cukierniczym, było cię WF-istą, zakład samochodowy, treningi personalne. Jeszcze wiesz, tak powiem, że nie wiem. Chciałbym z boksu odłożyć po prostu parę złotych, żeby wiesz, żeby mieć czas na to, na te przemyślenia, nie? No wiesz, wejść w biznes, zainwestować i za rok zamknąć i wiesz, splajtować, to też nie ma sensu. Nie? Po prostu chciałbym na pewno mieszkać w Białymstoku, nie chcę się przeprowadzać ani do Warszawy, ani gdzieś za granicę, tym bardziej. I wiesz, popatrzeć, co tam będzie, czego potrzebowałby roztoczania. No a zakład mechaniczny to jest zajebista sprawa. Znasz się na samochodach? Ja trochę się znam, wiesz, mam braci mechaników, których bardzo pozdrawiam, właśnie dzisiaj mają sprawdzić dla mnie wtrysk, bo w BMC właśnie pierdykną mi wtrysk. Adaś! Masz sprawdzić mi wtrysk dzisiaj. No i wiesz, ale fascynuję się ogólnie tą mechaniką. Moi bracia zawsze się wkurzają, bo jak ja stoję nad nimi, to ja 200 pytań zadam. Maciek, bo dwóch mam, Maćka i Adama. Ty Maciek, a od czego to? Adaś, ty, a co to robi? No i wiesz, i oni stoją, żeby mnie nie wkurzyć, no to wiesz, no to tłumaczą dla mnie. Nie? I z roboty, która trwa 2 godziny, dla nich chodzi 4, bo trzeba przetłumaczyć dla mnie, dla Kamila. Nie? No. A tu wymarzona fura jaka? Wymarzona fura? Suwik jakiś, wiesz, tak? Fajny jest, land, nie, SUV, ja wiem, czy rodzinny, wiesz, jak pierdykniesz 400 koni, taki to rodzinny, wiesz, SUV fajne są takie, wiesz, takie ala gangsterskie, nie wiem, czy widzieliście, Land Rovery. Land Rovery czy Range Rovery? Range Rovery, no. No, takie, wiesz, on zajebisty, jest czarny, fajny taki, nie, na dużej fali i X6 fajny, SUV ogólnie, wiesz, na te nasze polskie drogi to chyba SUVy, nie, no. Raczej Audi A5, A7 to nie wchodzi w rachubę, nie. Trzyma się drogi, taki duży samochód i fajny samochód, wie. No dobrze, no co, takiego samochodu ci życzymy, no nie? I to kilku nawet w flocie, no i prawdopodobnie za tą olbrzymą kasę za Mistrzostwo Europy to już gdzieś tam kilka kupisz. No nie, no to ja już wiesz, ja 4 chaty na Bahamach postawię. A powiedz mi, a tak jest? Bo ludzie myślą, co? Tak trochę, że jak jesteś tylko w telewizji, to znaczy, że masz jakąś tam niewiarygodną kasę. No ty ziomek, wiesz, co ja ci powiem, no tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no że wiesz, akurat ja mam tak, że ja jestem... Wy ocencie, jakim sportowcem jestem, takim jestem, no czy dobrym, czy złym, to już wiesz, do opinii publicznej zostawiam. Moim zdaniem jestem dobrym sportowcem, wiesz, szanuję się, trening to jest podstawa, wiesz, żona mówi, że jestem kochającym i dobrym ojcem, no ale też jestem trochę takim biznesmenem, wiesz, że jednak wolny czas, nawet tutaj, zaraz wy wyjdziecie, to już jakiegoś maila napiszę do sponsora, wiesz, odezwę się do sponsora, utrzymuję cały czas, wiesz, kontakt ze sponsorami, wiesz. Mam sponsorów, to zapraszam ich z własnej kieszeni, wiesz, kupuję im bilety, wiesz, o co chodzi. Jak są jakieś eventy, to ja jeżdżę, wiesz, do nich. Teraz będzie mój sponsor właśnie, który jeden z najbardziej mi pomaga, Andrzej Józefczuk z Chaty Podlaskiej, to jest wędzarnia. Mają targi tutaj w Nadarzynie, to jest koło Warszawy. No i w czwartek pojadę do nich, bo targi mają. Tak, Warsaw coś tam to organizuje, nie wiesz, ja tam słabo się w tym znam, ale pojadę, wiesz, zaraz na Facebook jakieś zdjęcie wstawię, bo naprawdę, wiesz, oni tak naprawdę pomagają mi bezinteresownie, nie? Są, że, no wiadomo, ja zdobędę Mistrza Świata, no oni jako firma też tak uznani są, no ale pomagają, no.
Dobrze, to do nas też się powinni jacyś sponsorzy odezwać po tym odcinku. Tak, pozdrawiamy sponsorów. Pozdrówcie moich, to może kiełbasę na święta dostaniecie. Pozdrawiamy sponsorów Kamila. A te Podlaską. A te Podlaską i ja czekam na Bimber po Mistrzostwie Europy. A ty na co? Na kiełbasę? Na co nie, ja nie wiem kiełbas, ja nie wiem mięsa. Ale... No, w ogóle mięsa nie jesz? Nie, nie mięsa. Świrujesz? Nie. Ja piórnicze człowiek. Vegetarian Butcher. A ty mówiłem akcentem. Ja też czekam w takim razie na Bimber. Na jak... Bimber, no. Bimber. O smaku jakim? Kurczę, no najlepiej to w kilku smakach. Żeby tylko później... nic z mięsa nie było. No, jakby, jak nie będzie o smaku kiełbasy... Po co to pić? Ty? Nie no, ja to od razu tam ciach. Bimber to jaka... Nie przepijam, nie przejadam, tylko po prostu jak najszybszy efekt. No zobaczymy po Mistrzostwie Europy. Zrobimy lufa pytanie w trójkę. I... No dobrze, to widzimy się po zdobyciu pasa. Dziękuję. Dzięki, hej. Dzięki. Myję stół przyszłemu Mistrzowi Europy Kamilowi Szeremecie. Zawsze będę mógł to wpisać w CV i może ktoś się zainteresuje. Ja świetnie myję stoły, także nie mamy mistrza świata. Co by było, jakby był mistrzem świata?